Bitcoin 66300 spadły od wczoraj, a to wszystko po tym, jak znowu wzrosła rezerwa bitcoinów na giełdach. I gdy ta rezerwa bitcoinów wzrastała, to znaczy bitcoiny były przelewane na giełdy, co się działo? Dzwonił telefon do mnie, do was, dokładnie w tym punkcie. Wcześniej telefon dzwonił kilka dni temu, po okolice 13 marca, na poziomach rzędu 72-73 tysiące dolarów. W międzyczasie widzieliśmy duże odpływy bitcoinów, co jest długoterminowo bardzo by, czym pozytywnym sygnałem. Niemniej jednak krótkoterminowo zawsze należy mieć na uwadze tego typu przelewy, gdzie na giełdy wpływa po 2 po trzy tysiące bitcoinów. W tej sytuacji wpłynęło około 2100 bitcoinów i taki alert wygląda dokładnie tak. Zwiększyła się podaż bitcoinów na giełdach i że ten wzrost rezerwy bitcoinów na giełdach może świadczyć o presji Sprzedażowej. To jest kanał Julian Krypto, to nie są porady inwestycyjne, a na ostatnim materiale dokładnie pokazywałem Wam to, w jaki sposób wyliczać potencjalny spadek cenowy, po tym jak rezerwa bitcoinów na giełdach się nagle zwiększa. Zwiększyła się ta rezerwa bitcoinów, w tym wypadku jest to 2100 bitcoinów. Klikamy w Max Order Booka, czyli sprawdzamy wsparcia cenowe oraz głębokość rynku, a następnie staramy się policzyć, do jakiego poziomu ta cena może spaść, wiedząc, że. Głębokość rynku na fladze 900 bitcoinów, czyli 900 sprzedanych bitcoinów jednorazowo zbiłoby w tym momencie cenę do poziomu około 65-300. Zatem bierzemy linijkę, odliczamy poziom 65-300, jest to niewiele, 1,3% od obecnej ceny, ale to jest tylko 900 bitcoinów, a w tej sytuacji przecież zostało przelanych no, ponad 2100 bitcoinów, nawet 2400. Zatem 2,3 raza więcej, a w związku z tym taki spadek cenowy również potencjalnie 2,3 raza większy. Zatem prawdopodobnie około 3%. A w związku z tym, gdyby na chwilę obecną taki przelew 2100 bitcoinów został dokonany i te bitcoiny byłyby sprzedane na giełdach, to prawdopodobnie cena by właśnie zatrzymała się na poziomie około 6400. Zresztą widzimy jak to wyglądało w ostatnim dniu. Taki przelew właśnie został wykonany i cena mniej więcej o 3% poniżej tamtego poziomu cenowego się zatrzymała. A dlaczego to jest ważne, żeby to analizować? No przede wszystkim dlatego, bo jeżeli posiadamy w portfolio naszym nie tylko Bitcoina, ale i altcoiny, to te altcoiny w stosunku do bitcoina również bardzo dużo tracą. Przykładowo, arbitrum. Kiedy bitcoin spadł o 3%, arbitrum do bitcoina straciło ponad 8%. Zatem taki kapitał potencjalnie jesteśmy w stanie zabezpieczać, taki profit, a tym samym, no przykładowo, mając arbitrum, jesteśmy w stanie wykupić 8% więcej tokenów ARB. Podobnie jest z memcoinami. Gdy bitcoin spadł o 3%, memcoiny, na przykład. Dogecoin zaliczył 15% spadek do Bitcoina. Zatem o tyle więcej danego tokena bylibyśmy w stanie odkupić, sprzedając go, gdy otrzymujemy taki alert na telegrama Maximus Alert. Bota. Swoją drogą, jak jesteśmy przy arbitrum, to jest również ciekawa sprawa z tym coinem, bo jakiś czas temu mówiłem o ARB jako o coinie, który potencjalnie w stosunku do innych jest bardzo niedowartościowany. Ale cały czas mówiliśmy o tym, że czekamy na moment w okolicach 17 marca w związku z ogromnymi unlockami tokena ARB, a tym samym potencjalnym spadkiem również ceny tokena ARB do tego czasu. I faktycznie tak się zadziało. Mianowicie pomimo swojego niedowartościowania, ponieważ na no, ARB się bardzo dużo dzieje, to do 17 marca, czyli do dnia dzisiejszego cały czas zaliczał spadki i na chwilę obecną znajdujemy się w stosunku do ceny Bitcoina bardzo blisko historycznych all time low lub można to nazwać również poziomami wsparcia. A na szerszym interwale jednak widzimy, że nie dobiliśmy jeszcze do tych all time low. Jeszcze tutaj dużo brakuje i to jest właśnie znak zapytania. Czy ci inwestorzy, którzy na chwilę obecną dostają te tokeny, bo mamy w tym momencie odblokowanie wśród arbitrum DAO, inwestorów oraz zespołu, czy jakaś część z tych odblokowanych tokenów będzie sprzedawana? Jest to dość prawdopodobne, że część tych tokenów będzie wypuszczana na rynek. W związku z tym pytanie jest do Was, czy przez najbliższy czas jeszcze tutaj nie pojawi się jakiś trend spadkowy? Być może on już nie będzie aż tak agresywny, ponieważ jak to się mówi buy the rumor, sell the news czyli do wydarzenia już rynek stara się Wycenić te zjazdy cenowe, natomiast pytanie jest, czy gdzieś na tych poziomach to nie będzie fajny czas właśnie na uchwycenie tokena ARB w stosunku do bitcoina na potencjalne odbicia cenowe. A jeżeli takie miałyby się wydarzyć, to mielibyśmy do czynienia nawet z kilkudziesięcioprocentowymi wzrostami. A jeżeli mowa o kilkudziesięcioprocentowych wzrostach, to w ostatnie kilka dni token BOM zyskał, posłuchajcie, no. Tutaj ogromne wzrosty, to są 800%, aż się nie chce wierzyć. A dlaczego takie ogromne wzrosty miał? No najprawdopodobniej mamy do czynienia tutaj ze zwykłym hypem, ale ten hype też jest potęgowany przez to, że pojawiało się bardzo dużo informacji o tym, że ten token będzie mieć swoje listingi. I te informacje pojawiały się na kanałach nadawczych, Max Data App, czyli na Maximus Alert Bocie, do którego możecie mieć dostęp. Pierwszy taki alert. 14 marca BOM, czyli Book of MEMS, o tym, że będzie mieć listing na giełdzie chłobi i tutaj mamy dokładnie pokazany właśnie wykres z giełdy. HTX, czyli byłej chłobi, i to są właśnie fajne sytuacje, momenty, w których dany coin jest listowany na wielu giełdach pod rząd. Zazwyczaj, według moich spostrzeżeń, takie m, sytuacje są dobrymi pod rozgrywanie danego coina, ponieważ to świadczy prawdopodobnie o tym, że dany zespół jest bardzo mocno sfokusowany na cel na to, żeby dany coin rozpromować, jeżeli w jednym momencie pojawia się listing na kilku giełdach jednocześnie, w krótkim czasie. Ponieważ w piątek chwilę później pojawiła się informacja. Insiderska, czyli niejawna, o tym, że najprawdopodobniej będzie mieć listing na giełdzie Kucoin. Taki alert również się pojawił, i cztery minuty później pojawiła się już informacja oficjalna o tym, że rzeczywiście ten listing na Kucoin będzie. Następnie w piątek pojawiła się również informacja o tym, że może mieć listing na giełdzie Cryptocom, no i zobaczcie, jak społeczność rozegrała. Tego coina, czyli tutaj listing na giełdzie HTX, i tutaj co ciekawe, również wolumeny były wielomilionowe. Oczywiście takie narzędzia na Max Data App to już są przez 3 lata tutaj rozwijane. Mówię o narzędziach informujących o listingach na giełdach. Cały samouczek również tego, jak listingi analizować i jak można je rozgrywać, jest w Centrum Pomocy. Na stronie Max Data App wystarczy wpisać w tym Centrum Pomocy listing i mamy cały artykuł, jak można to wykorzystywać ale też na co należy uważać, jakie giełdy są najlepsze, jakie strategie mogą być najzyskowniejsze oraz oczywiście materiały edukacyjne, których jest cała masa, również z takimi materiałami, gdzie są pokazane statystyki z tych listingów. No i oczywiście pamiętajmy, że rynek jest bardzo dynamiczny, to jest bardzo konkurencyjna gra, nie ma żadnych pewników, to znaczy jeżeli ja Wam pokazuję pewne dane, jak można je rozkrywać, to nie znaczy, że tak na 100% będzie, zawsze należy to samodzielnie analizować i rozumieć. Dajcie również znaczenie, co robicie z tokenem ARB? Aczkolwiek to nie jest przymus tutaj robić cokolwiek, tylko pytanie, czy Waszym zdaniem to rozgrywanie tego by the rumor, sell the news czyli granie pod ten moment unlocków, to czy token ARB już jest wyprzedany, czy uważacie, że jeszcze będzie tutaj jakaś finalna jego wyprzedaż? Pamiętajmy też, że zawsze możemy, nie blokując kapitału, kliknąć na przykład na wykres tokena ARB, dodać alert właśnie na przykład na token ARB na bardzo niski poziom, na przecięcie wartości, którą wybraliśmy przykładowo właśnie w stosunku do ceny bitcoina, możemy taki alert zapisać. I zwróćcie uwagę, ten alert jest na bardzo, bardzo niski Poziomach, to znaczy, że może tutaj token ARB dojdzie, ale jest też duże prawdopodobieństwo, że w ogóle tam nie dojdzie. Natomiast gdyby dobił, to potencjalnie byłby to bardzo, bardzo lukratywny moment na właśnie kupienie takiego tokena, pod wzrosty. A w związku z tym, bez blokowania kapitału, można na MaxDacie stworzyć automatyzację, która kupi token ARB na giełdzie Binance. Dodajemy alert, który właśnie stworzyliśmy. Czyli to jest token ARB przecinający ten poziom. Wybrane pary kupna token ARB. W takiej sytuacji możemy przykładowo wymusić zakup, czyli kupno z marketu, a następnie sprzedaż z kroczącym zleceniem sprzedaży aktywowanym przykładowo po wzroście 20% i stop loss kroczący w takiej sytuacji na przykład ustawiony na około 12%. To oznacza tyle, że jeżeli do tego poziomu faktycznie byśmy dobili w pewnym momencie, nawet krótką świecą, to mój automat dokonałby zakupu, następnie śledziłby cenę, i jeżeli ta cena zaczęłaby wzrastać, odbiłaby o 20%. To od tego poziomu zostałby uruchomiony stop loss kroczący. To znaczy, że jeżeli ta cena w pewnym momencie zaczęłaby spadać i spadłaby od najwyższego poziomu o 12%, to automat dokonałby automatycznej sprzedaży w tym punkcie. W związku z tym najmniejszy profit po przekroczeniu 20% byłby dla mnie około 8%. Ale jeżeli taki wzrost tego coina byłby dużo większy bez tych 12% spadków, załóżmy, że to byłby 60% wzrost, i następnie dopiero odreagowanie większe niż 12%, to w takiej sytuacji bot zrealizowałby zysk na poziomie około 60/12, czyli 48%. I co jest fajne, to takich automatyzacji na MaxData mogę stworzyć nawet 50 równoległych bez blokowania kapitału, to znaczy, że jeżeli którykolwiek z coinów dojdzie albo do linii trendu, albo do danego poziomu cenowego, mój automat go jest w stanie kupić następnie odsprzedać i to jest właśnie bardzo fajne, bo to jest właśnie przewaga w stosunku do takiego typowego rozgrywania na giełdzie, gdzie takie możliwości po prostu tam nie ma. Bo aby wystawić jedno zlecenie, należy zablokować całe 100% kapitału. No i nie ma też dodatkowych funkcji, które pozwalają na triggerowanie na przykład za pomocą alertów pro alertów czy sprzedawanie również po wyzwoleniu danego alertu czy pro alertu. Dajcie znać, co teraz sądzicie na temat bitcoina. Czy obstawiacie jego wzrosty, a może jeszcze dalsze zjazdy cenowe? No bo przecież mamy okolice 20 kwietnia, czyli czwarty halving. Czy uważacie, że do czwartego halvingu nadal warto trzymać bitcoina? Czy już zaczynacie się obawiać przed dalszymi zjazdami cenowymi? Ja na pewno widzę, że emocje się mocno ostudziły. Przez ostatnie 2-3 dni na rynkach futures ludzie już nie są tak korzy obstawiać, Wysokich pozycji wzrostowych i będziemy właśnie te metryki obserwować, czyli funding rates, a dodatkowo metryki CBR. Mówiące o zakupach wśród traderów na Coinbase i Binance. I jak zwykle ja Wam życzę udanego dnia. Trzymajcie się i niech hostca będzie z nami. Cześć!